Staram sobie stawiać cele krótkofalowe, czyli zazwyczaj jest to po prostu przygotowanie się do każdego następnego meczu, ewentualnie do, do jakiejś imprezy międzynarodowej, która gdzieś tam na horyzoncie się pojawia. Na razie wychodzi to tak, że, że ta kariera, przynajmniej w mojej opinii, rozwija się całkiem nieźle, ale o wiele łatwiej jest skupiać się na codziennej pracy, kiedy nie myśli się o, o takich. Oddalonych w przyszłości rzeczach, tylko bardziej skupia się na następnym meczu, na następnym przeciwniku, na tym sezonie, który jest teraz i zamyka się rozdziały, żeby rozpocząć następne. Jako zawodnika na pewno mnie to zmieniło, bo z każdym rokiem spędzonym i w reprezentacji i w każdym następnym klubie na pewno przybywa mi dużo doświadczenia, może trochę spokoju na boisku. Natomiast na pewno jeszcze mam bardzo dużo przed sobą, bardzo dużo rzeczy też muszę się nauczyć, i jako takie brnięcie w, w tą karierę, w i właśnie w reprezentacji, w klubach, granie ze starszymi kolegami, na pewno pomaga w tym, żeby, żeby się ustabilizować jako, jako zawodnik. Jeśli chodzi o, o bycie człowiekiem, to nie wydaje mi się, żebym się zmienił jakkolwiek. Trzeba byłoby zapytać pewnie moich najbliższych i znajomych, ale staram się jakby karierę sportową i, i bycie Jakubem Kochanowskim jako prywatnym człowiekiem ra raczej oddzielać grubą kreską. Nie czułem jako takiej presji przychodząc do Bełchatowa w miejsce sreczki, bo no, jesteśmy jakby zupełnie innymi zawodnikami, z zupełnie inną charakterystyką. A jeśli chodzi o zastąpienie tutaj Łukasza Wiśniewskiego, to właśnie nasz styl gry jest w miarę podobny. Jeśli chodzi o, o samą postać w klubie, to oczywiście ja nie będę w stanie w jakikolwiek sposób mu dorównać yy, z takim stażem, jaki, jaki Łukasz miał tutaj w Kędzierzynie i z taką pozycją, jaką sobie wypracował jako ikona klubu i, i jako też postać w szatni, yy, odpowiedzialna poniekąd za trzymanie dobrej atmosfery. Ja wiem, że jedyne co mogę w czym mogę mu dorównać to mam nadzieję poziomem sportowym i na tym się będę skupiał